Cześć. Cześć. Dzisiaj powrócimy do tematu, o którym już mówiliśmy całkiem sporo, czyli do przemocy, ale teraz z uwzględnieniem takiej przemocy domowej. Być może tak nie do końca wprost, w takim sensie, jakim większość z nas kojarzy z pojęciem przemoc domowa, ale o tym za chwilę. Ten temat dlatego, że mieliśmy całą serię filmów właśnie dotyczących różnych form przemocy, i jest to temat tak nośny, o czym wiemy i z praktyki terapeutycznej każde z nas, ale też z powodu bardzo dużej, chyba największej, największego odzewu. I trudno się cieszyć w tym momencie z odzewu akurat tego rodzaju, mimo że największy odzew spośród wszystkich naszych materiałów akurat te filmy wywołały. Więc to dla nas informacja, że trzeba się tym tematem zajmować dalej. Dzisiaj też trochę innej takiej konwencji, bo często zadają mi osoby pytania, głównie to są kobiety, czy jak jest jakieś konkretne zachowanie partnera, czy to już jest przemoc, czy to jeszcze nie jest przemoc. Mhm. Takie zastanawianie się nad tym, czy ja jestem tą ofiarą przemocy, czy nie jestem. Bo jak, nie wiem, dostaje ktoś bezpośrednio strzała, to wiadomo, że to jest ofiara przemocy, jeżeli jest takie typowe bicie. Ale są różnego rodzaju zachowania, które są gdzieś tak obok, nie są dla niektórych osób całkiem jasne. Jest to pytanie, czy to już jest przemoc, czy to jeszcze nie jest przemoc. Nie ma, brzydko mówiąc, podbitego oka. Nie ma. Czy tego podobnych historii. Nie ma z czym iść na tą obdukcję. Ale coś wisi w powietrzu, nie? Nie, coś jest takiego w tym zachowaniu, że jest... Że coś jest po prostu nie tak. Że coś jest nie tak, nie? Mhm. Że jeżeli, ja zawsze mówię, że jeżeli już ci się w głowie zaczyna rodzić pomysł, że to, czego doświadczasz, jest przemocą, to jest duże prawdopodobieństwo, że to jest przemoc. Mhm. Nie? Tak jak jeden z wyznaczników diagnozowania tego, co się wydarza. No tak, bo zapaliła się czerwona lampka i znak zapytania, który już mówi o tym, że coś jest na rzeczy, nie? Teraz bym chciała tak chwilę o przemocy fizycznej, ale takiej nie do końca oczywistej, nie? Takie, nie wiem, popchnięcie, szarpnięcie. To nie mówię o takim popchnięciu, że ktoś, nie wiem, uderza głową o ścianę i się krew leje i tak dalej, tylko takie popchnięcia po prostu, nie wiem, coś komuś nie pasuje, więc cię popchnie, szarpnie, czasem ktoś kimś potrząśnie, tak? No właśnie, tak pozornie, że to było tylko w jakimś zdenerwowaniu, czy w jakiejś wymianie zdań. Ale jednak, powiedzmy sobie jasno, granica jakaś jest przekroczona. No, granica fizyczna bezpośrednio jest przekroczona, więc wszystkie tego typu zachowania są zachowaniami z obszaru przemocy. No tak, fizyczne wyrażenie agresji, tak jak mówiłaś, nie tak pozornie, nie tak mocno, ale pojawia się strach, pojawia się niepokój, pojawia się poczucie zagrożenia i właśnie to pytanie, czy to była przemoc, czy nie, dla mnie, i moglibyśmy w sumie na tym skończyć, ale oczywiście nie skończymy, bo trzeba się tym zająć szerzej, to jest przemoc. Tak, to jest przemoc, to jest taka przemoc bardzo często, czasami się na takim poziomie przemocy zatrzymuje, a czasami ta przemoc eskaluje. Też powiedziałeś o czymś takim, że rodzi się napięcie, niepokój, strach, więc to w tym momencie też zaczyna cały ten poziom taki psychiczny działać. To nie tylko, że tam ktoś kogoś popchnął i się tam otrzepał, jest wszystko w porządku, tylko to niesie za sobą konsekwencje też na poziomie psychiki. Zaczynamy się tej osoby w jakiś sposób bać, nie? Coś zostało przekroczone. Ten niepokój i strach powinien być takim najmocniejszym sygnałem, nie? I też to pytanie, które się rodzi w głowie, czy to jest przemoc, czy to nie jest przemoc, nie? To już jest taka mocna czerwona lampka, że w ogóle się coś takiego pojawia komuś w głowie. Dla mnie to jest tak, nie może się terapeuta w tym momencie nie odpalić, też jako terapeuta prowadzę z tobą ten nasz kanał, nagrywamy razem filmy z tego poziomu. Ale mi się włącza też taka uważność na to, że ktoś w ogóle zadaje takie pytanie, nie? Że to też dużo mówi o tym i to jest do zastanowienia się dla tej osoby. Kurczę, ja nie wiem, czy wobec mnie zachodzi jakaś przemoc, coś, co pozornie powinno być jasne i oczywiste, nie? Że powinno się to, w cudzysłowie, powinno się to wiedzieć. Jeśli nie wiem, to dobrze byłoby, żebym się w ogóle sobie poprzyglądała, bo być może często gdzieś w bardzo różnych sytuacjach, realiach ktoś przekracza moje granice,
a ja na to nie zwracam uwagi. To jest do poprzyglądania się. Bardzo mocno do poprzyglądania. Czasami też jest tak, że ktoś na przykład, nie wiem, widzi jakąś sytuację albo się opowiada komuś jakąś sytuację i ta osoba reaguje w jakiś taki sposób, ale jak? A ty mówisz, ale przecież nic się nie stało. No. Nie? Że być może nawet nie do końca widzisz, gdzie te twoje granice są przekraczane. I domyślam się, że mówisz o takich no, pozornie delikatnych kwestiach, czyli właśnie ktoś tam kogoś popchnął, czy coś, czy jakoś lekko szarpnął. I rozmowa z drugą osobą, która nagle robi wielkie oczy, ej, on cię prawie bije, nie? A ta druga osoba mówi, ale nie, zdenerwowała, nic się nie dzieje. Myślę, że należy w tym momencie jasno powiedzieć, że wszystko jest kwestią skali. Dokładnie w ten sam sposób mówią osoby, które doświadczają poważnej, ostrej, mocnej przemocy, co dla osób, no tak potocznie, osób, które z tym kontaktu nie mają, może się wydawać absurdalne, ale to jest znany temat z obszaru interwencji kryzysowej, że wiele tych, no jednak najczęściej kobiet, potrafi w ten sam sposób powiedzieć, ale nic się wielkiego nie stało, no sytuacji, gdy no, poszło uderzenie, nie było popchnięcie, nie było szarpnięcie, tylko no, zadziało się coś o wiele gorszego, nie? Czyli właśnie uderzenie, poszarpanie. No, czasami z takimi jakimiś poważniejszymi nawet obrażeniami. Tak, nie? Tak. I te osoby, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale te osoby też potrafią powiedzieć, nic się wielkiego nie stało. Albo wziąć winę na siebie, nie? Tak. Bo gdybym nie zrobiła, czy nie zrobił czegoś takiego, to by się to nie wydarzyło, to jest moja wina. Nikt nie ma prawa przekraczać, to może wyraźnie trzeba powiedzieć, nie? Że nikt nie ma prawa przekraczać naszej sfery fizycznej. Nikt nie ma prawa nas szarpać, nikt nie ma prawa nas nawet dotykać, jeżeli nie mamy na to ochoty. I nie jest tu wytłumaczeniem, że no, tak znowu stereotypowo, że zupę przesoliłam, ale że mu gadałam mu, trułam mu nad uchem, a on zmęczony, zestresowany no, po pracy i tak dalej, i tak dalej. To nie jest wytłumaczenie dla jakiejkolwiek formy przemocy. Nie? Nie? Czy powiem takim, jak ty mówisz o takich sytuacjach, czy wyżyciu się na dziecku, czy na partnerze, partnerce? Też powiedziałeś właśnie te końcówki zamienne, bo przemoc fizyczna znacznie częściej dotyczy kobiet, znaczy są częściej ofiarami przemocy fizycznej, ale to nie znaczy, że kobiety nie stosują przemocy fizycznej nawet wobec swoich partnerów. Oczywiście. Nie? Natomiast jest to dużo trudniejsze do przyznania się mężczyźnie, że jest, nie wiem, bity przez swoją kobietę. No kurczę, no... kawał tematu i być może taki materiał też kiedyś... W ogóle cały film, nie? Tak, też kiedyś nakręcimy. Chyba z tej przemocy... trudno wyjść z przemocy, prawda? I oczywiście możemy z tego trochę pożartować, no trochę tak oswajając temat, no ale tak, powiedziałaś, trudno się przyznać. No bo gdzie się facet będzie przyznawał, że go kobieta leje czy bije, nie? Przecież to żaden facet z niego, nie? To jest jedna rzecz. Dwa... No jednak częściej te kobiety są słabsze fizycznie, więc no, ona mu nie zrobi tyle, ile facet mógłby zrobić kobiecie, przeważnie, nie? Bo oczywiście no, są wyjątki, wszystko się może nie? zdarzyć. No i jakkolwiek tej przemocy fizycznej, jakiejś takiej mocnej na linii sprawca, kobieta, ofiara, mężczyzna, jest tak pozornie mniej, ale to nie znaczy, że ona nie istnieje. Nie? No i też jest taka przemoc w podziemiu, bo ile o tej przemocy w stosunku do kobiet jest dużo informacji, jest, no tak jak powiedziałeś, stereotypowo, bo zupa była zasłona i to jest w stosunku do kobiety założenie i stereotypowo, że zupa i to, że facet leje. Natomiast mężczyźni rzadko się przyznają też do tego, nie? Więc te statystyki też są takie, jakie są. No i jednak ta przemoc fizyczna rzadziej dotyka mężczyzn, no z tego względu właśnie na różnice związane z siłą. No, też powiedziałaś o tym, bo w zasadzie o tym jest nasz dzisiejszy film, czy to już jest przemoc, czy nie. Zaczęliśmy od tego, że nie wiem, czy powiedziałaś, czy to w rozmowie naszej przed filmem, że pytają kobiety cię o to, tak. Nie? Tak, czy w tą stronę, nie? Tak, bardzo często słyszę pytanie, tak. Nie? Czy to jest, czy to, czego doświadczam ze strony partnera czy męża, to już jest przemoc, czy nie? Tak, powiem dlaczego, bo no, jak mam w głowie właśnie taką no, pozornie lajtową, chociaż powinna ona być cholernie ostrzegawcza, właśnie ta taka, nie wiem, czy to przemoc, czy to szarpnięcie, czy popchnięcie, już jest tym problemem, czy nie? No to jeżeli kobieta tak robi facetowi, to jeszcze tak w miarę potrafi ujść, nie? Być takie właśnie, być bardziej do zignorowania
niż pozornie, nie? Bo zawsze musi się zapalić czerwona lampka, jeśli zachodzą wszelkie przekroczenia sfery fizycznej w związku w relacji między dwojgiem osób. Mhm. Nie? To nie jest do zostawienia, temu się trzeba poprzyglądać. To też jest, mówimy o przemocy fizycznej, nie? Ale to nie zamyka się na przemocy fizycznej. Oczywiście. Ta przemoc, ja zawsze mówię, przemoc fizyczna jest bardziej oczywista, chociaż jak widać nie do końca, czy szarpnięcie, popchnięcie jest przemocą, czy nie. Natomiast jest jeszcze cała sfera przemocy psychicznej, nie? Z tą związana właśnie z takimi rzeczami, które potrafią drugą stronę, tak kolokwialnie powiem, wykończyć psychicznie, nie? Że to jest... A fizycznie granice nie są przekraczane. Często jedno idzie w parze z drugim, ale czasami jest tak, że ta przemoc jest stosowana psychiczna, jakby w ogóle nie ma tego aspektu fizycznego. Jest mnóstwo osób ze skłonnością właśnie do agresji, przemocy, które świetnie czują, gdzie nie przekroczyć granicy takiej, gdzie się zaczyna. Nie przekroczą tej granicy fizycznej, ale świetnie potrafią wyczuć i manipulacyjnie sprawić, że się gorzej czujesz, że zaczynasz źle na siebie patrzeć, że czujesz się bezwartościowy, bezwartościowa, to też jest przemoc. Też boisz się często tej drugiej osoby, nie? Nie masz pewności, czy będziesz w tym związku, czy nie. Czy robisz różne rzeczy, żeby cię ta druga osoba nie zostawiła, z tego względu, że dostajesz bardzo różne sygnały, które pokazują, że jesteś słabszy, gorszy, no i jeżeli by się zdarzyło tak, że wyjdziesz z tego związku, to już nie masz szans na żaden inny, nie? To, co powiedziałaś, bo też mi się od razu, tak mi w głowie mi walczy, czy ci mówić stop, poczekaj, to będzie materiał na następny film, ale w zasadzie czemu mamy nie zaspoilerować, nie pozajawkować, bo to są tematy do pozajmowania się. Ja bym chciał tu w tym momencie mocno zaznaczyć, trochę powtórzyć za tobą, bo już jakby o tym mówiłaś, że jak to rozpoznać, nie? Pierwszym takim sygnałem, który łatwo się ignoruje, ale ignorować nie wolno, jest, żeby czerwona lampka się zapalała na wszystkie sytuacje działania ze strony partnera, partnerki, po których ty się czujesz nie okej. Z sytuacji, gdy wszystko było jakoś tam w porządku, gdy miałeś obraz siebie w miarę stabilny, a coś się zadziewa takiego, że po działaniach partnera, partnerki, że przestajesz czuć się okej. I to też czasami są bardzo subtelne, bardzo jakieś takie subtelności. To nie jest tak, że partner przychodzi i mówi, bo ty jesteś, tak się też czasem zdarza, nie? Ale nie wiem, jesteś głupi, głupia, natomiast i do niczego nie dojdziesz. Natomiast czasami są bardzo takie subtelne rzeczy. Jakiś żarcik w towarzystwie, opowiedzenie jakiejś gafy, który popełniłaś, nie? W towarzystwie, takie niby zabawne, ale ciebie nie do końca bawiące właśnie historyjki na twój temat. Tu się zaczyna duży temat, bo przecież przemocą i agresją mogą być właśnie nawet żarty. To są te momenty, kiedy na przykład słyszysz, nieźle wyglądasz w tej kiecce jak na 100 kilo. Że to niby to jest niby komplement, ale taki niekomplement, że to są takie sytuacje, w których to też są subtelności. Nie? Czasami to jest wprost, a czasami to są takie subtelności, które powodują, że twoja samoocena, oczywiście to nie od razu, nie? Bo na początku nawet to może być zabawne dla ciebie, a z czasem zaczyna boleć i zaczyna cię przytłaczać i zaczynasz nie czuć się pewnie. W takiej formie, jak powiedziałaś, to już jest strzał, prawda? Natomiast też wszystko zależy od samej relacji pary, o tym, co jest dla tych dwóch osób okej, bo poziom właśnie żartu, rozmowy, słowa, to potrafi być bardzo delikatna kwestia, natomiast też jest w niej łatwo o przemoc i przemoc jest tutaj wtedy, kiedy ten żart, słowo, zdanie, kiedy ono przekracza to, co jest ok dla drugiej strony. Nie? I tutaj jeżeli to jest gafa z głupoty, z niewiedzy, z niewyczucia, to po prostu ten partner, partnerka powinien usłyszeć reprymendę i dowiedzieć się, takie żarty nie są dla mnie okej i powinno się coś zmienić. Nie? I w sytuacji, gdy to się powtarza, mimo tego, że ten ktoś wie,
no to to już jest przemoc, prawda? To jest, no właśnie, bo to czasami też się walnie gafę zupełnie nieświadomie i tu też nie chodzi o to, żeby robić z tego nie wiadomo co, natomiast gafa się zdarza raz na jakiś czas od wielkiego dzwonu. No na tym polega i istota gafy. I jeszcze jak się powie, tak, że mi nie pasuje, to druga osoba przeprosi i stara się więcej tego nie zrobić. Natomiast my mówimy o czymś takim, że to mogą być czasami bardzo delikatne jakieś takie przytyczki, nie? Ale regularne, ale takie, które powodują, że przestajesz czuć się dobrze, że nie masz ochoty na przykład wychodzić ze swoją partnerką, ze swoim partnerem na zewnątrz, bo nie wiesz jak będzie, bo nie wiesz jak on się zachowa i nie wiesz czy czegoś nie powie, czy czegoś nie zrobi, nie? Czy w jakiś sposób cię nie ośmieszy. Tu jakby też, jak o tym mówisz, to mi się od razu tak przywołuje, że tu są możliwe dwie opcje, że z jednej strony motywacją tej drugiej osoby, tego no już jednak przemocowego partnera, motywacją, jakby powodem tego może być ogólna jego skłonność, no właśnie, do przemocy, przekraczania granic, no to trzeba się tutaj mocno zastanowić nad tym związkiem, nad tą relacją, ale to przekraczanie granic może też mieć głębsze dno, bo może służyć do służyć do świadomego kontrolowania tego słabszego partnera, prawda? Utrzymywania go w roli słabszej, po to właśnie, żeby no też takimi no chamskimi, no co tu dużo gadać, chamskimi, prymitywnymi środkami utrzymywać go w niższej samoocenie, utrzymywać go w poczuciu gorszości, no po to, żeby go kontrolować, żeby mieć nad nim władzę. Też sobie myślę o takich sytuacjach, bo tutaj mówimy o takich właśnie jakichś strzałach, nie? Ale też myślę o takich sytuacjach, kiedy nie wiem, jedna osoba staje nad drugą i godzinami potrafi gadać, przekonując do swoich racji. Dopóki ktoś dla świętego spokoju, albo już jak nie wytrzymuje z napięcia, się do tego na coś nie zgodzi, czy nie powie tak, no to cały czas to trwa, nie? Że są takie osoby, które potrafią łazić za kimś i po prostu cały czas gadać, To też jest manipulacja i przemoc przecież. Także zakres tej przemocy psychicznej jest bardzo, bardzo szeroki i teraz, tak, może tak jak powiedziałeś, nagramy dodatkowy film na ten temat. Patrzę na zegar. Zdecydowanie będziemy podsumowywać i potraktujemy właśnie te otwarcia tych tematów jako, no, jako zapowiedź no, czegoś, do czego na pewno jeszcze w naszych materiałach wrócimy. Bo tak myślę, że to jest takie tematy, które są często przemilczane, niezauważane, albo niedopowiedziane, a są dosyć, przynajmniej z mojej perspektywy, są bardzo istotne, nie? Bo i to, co jeszcze chciałam powiedzieć a propos przemocy psychicznej, że przemoc psychiczna, mam takie poczucie, że w równym stopniu dotyczy i mężczyzn, i kobiet. Zdecydowanie. Nie? Podsumujmy. Przemoc, czy gdy pojawia się to pytanie, czy te popchnięcie, szarpnięcie to już jest przemoc, czy nie, czy właśnie jakieś chamskie teksty, w momencie, gdy ci się zapala lampka, że gdzieś twoja granica jest przekroczona, że robi ci ta druga osoba coś, czego nie chcesz i co więcej, szczególnie gdy nie reaguje i to się nie zmienia, gdy mówisz, że sobie tego nie życzysz, to to już zdecydowanie jest sygnał ostrzegawczy do co najmniej najpierw poważnej rozmowy, a potem no mocnemu przyglądania się temu związkowi. Też warto, to może jeszcze jedna rzecz, jak nie masz tej pewności, nie? Jesteś na granicy i nie jesteś w stanie określić, nie wiem, z jakiegoś tam powodu nie jesteś w stanie, nie wiem, pogadaj z kimś, niech ci ktoś powie, jak na to patrzy, ewentualnie, nie wiem, skorzystaj z pomocy, no, nie wiem, lekarza rodzinnego i go zapytaj, albo pójść do psychologa, psychoterapeuty, nawet na jedno spotkanie, żeby zobaczyć, czy ta twoja intuicja, bo czasami niektóre są osoby, które potrzebują tego potwierdzenia z zewnątrz, nie? Tak, czy tak jest? Tutaj kasus tego, że jeśli nie możesz tego rozpoznać, czujesz, że coś ci nie gra, ale masz kłopot, to tak jak ja już mówiłem, to może mówić o tym, że sobie możesz się powinieneś się poprzyglądać. Tu się też duży temat raz otwiera, nie będę się rozciągał, rozwodził, bo wiem, że już kończymy, ale no do przemocy też już takiej, czy mocnej, czy lekkiej, nie dochodzi tam, gdzie ludzie mają wszystko ze sobą w porządku, tylko właśnie tam, gdzie znajdzie się osoba, która ma skłonność, ma po prostu delikatne granice i której granice łatwo przekraczać. No, też duży temat o tym, jak się dobierają osoby w takich relacjach. Ale to może następnym razem. I to też jest informacja, że warto się temu przyjrzeć. Powiedziałaś o psychologu, psychoterapeucie. Do nas się chodzi nie tylko na psychoterapię, taką na długo, na lata i tak dalej,
Tylko czasami to naprawdę może być konsultacja, żeby się czemuś przyjrzeć. I róbcie to, korzystajcie, no bo chodzi o wasze dobro, bezpieczeństwo. To co, na dzisiaj kończymy? Tak. Dzięki, gdybyście mieli jakieś pytania, nie wiem, komentarze, to zapraszamy. I co? Do zobaczenia. Do zobaczenia.